Naszym gościem Paweł Kołodziej. Witaj, Paweł. Witam serdecznie. Paweł, do twojej walki zostało kilka dni, niecałe dwa tygodnie. Powiedz, jak idą przygotowania do pojedynku z Callumwayem? Przygotowania rozpocząłem 5 tygodni temu. Przygotowania idą bardzo po myśli. Jestem po najcięższych sparingach. Został ostatni tydzień, ten. Przed chwilą stoczyłem właśnie 8-rundowy sparing. Został jeszcze sparing w środę i w piątek 6 rund sparingu. Powiedz, jak czujesz się fizycznie, jak czujesz się psychicznie przed tą walką, bo miałeś trochę przerwy w tym momencie i teraz dopiero po jakimś czasie kolejna walka, tym razem w Łodzi. Tak, miałem pół roku przerwy, ale prawda, byłem cały czas w treningu, jestem na bieżąco z salą. Tak jak mówiłem, właśnie od 5-6 tygodni bardzo intensywny trening pod tą walkę typowo. Przeciwnik dawno wiedział o walce, także myślę, że też się dobrze przygotuje. Ma szansę wydrzeć mi pas. Oczywiście na to mu nie pozwolę. Mam zamiar wygrać to w dobrym stylu, bo jestem bardzo dobrze fizycznie i psychicznie do tej walki przygotowany. Powiedz, wiek przeciwnika 40 lat, to pozytywna czy negatywna cecha? Jak to oceniasz, że on jest tak doświadczony, czy raczej, że jest stary? Pozytywna raczej nie, no wiadomo, jest starszym zawodnikiem, ale broń Boże, nie lekceważ go w ogóle, bo z tego co oglądamy, to na świecie to Fragomeni ponad 40 lat, Silvio Branco, Evander Holyfield, to już w ogóle rekordzista. No wiadomo, z wiekiem ucieka szybkość, ale siła i doświadczenie zostają, także jest to bardzo solidny rywal. Mocne strony twojego rywala, widziałeś jakieś jego walki? Tak, widziałem jego walki z Mike Gutami, z Szagajewem i z Aleksiejewem. Dzisiaj otrzymam płytę właśnie z praworęcznymi zawodnikami i będziemy z trenerem analizować. Jego atutami są siła, wiadomo, na 70 walk, 57 walk wygrał przez knockout. Także no, na pewno jest skuteczny, jest silny bardzo, bardzo mocno bije, ale nie jest bardzo szybki i właśnie to zamierzam wykorzystać. Trener Łapin uczula cię raczej na walkę na 12-rundowym dystansie, czy będziesz próbował znokautować rywala? Nigdy nie próbuję znokautować, będę spychał, będę konsekwentny, będę agresywny i myślę, że podczas walki okaże się, czy uda się skończyć przed czasem, czy nie. Nie nastawiam się na nokaut, broń Boże. Obawiasz się bardzo tego przeciwnika, bo doświadczenie naprawdę ogromne, wielu znanych zawodników na jego rozkładzie. Czy raczej spokojnie do tej walki podchodzisz? Powiem nawet z radością, że tak powiem, bo ja teraz mam zamiar boksować z dobrymi rywalami i bardzo się cieszę, że jest to rywal wymagający, z dużym doświadczeniem, bo mam nadzieję wybić się na nim i boksować jeszcze lepszymi rywalami. Czemu tak długa przerwa, jeżeli chodzi o twoją osobę? Czym to było spowodowane? Ja myślę, że kilkoma sprawami. No, na pewno ta gala, którą KSW organizowało w Łodzi, to troszkę nas wybiło z rytmu, to nie była nasza gala, boksowało tam od nas tylko 3 zawodników. No, miałem kontuzję, także troszkę czekałem. No i wiadomo, 2-3 miesiące trzeba się do takiej walki przygotować, także wszystko okej. Okay. Twój przeciwnik na pewno pojawi się na walce, to jest 100%? Prawda? Mam nadzieję, że tak, bo od dawna wie o tej walce. Myślę, że się przygotował i przygotowywuje cały czas. I myślę, że dojedzie i będzie tutaj w Łodzi. Mocne strony Pawła Kołodzieja. Czym zaskoczysz Callumwaya? Coraz lepszy lewy prosty, bardzo dynamiczny, długi lewy prosty. Coraz lepsza praca nóg. I staram się, jeszcze nie do końca, cały czas nad tym pracuję, po akcji zmieniać kierunki i od razu utrzymywać pozycję, gotowość do kolejnych akcji. Tym właśnie będę pracował, chodził, dużo zejść robił, dużo balansów i dużo tej polskiej szkoły boksu. Lewy prosty, bardzo dynamiczny i praca nóg. Jaki plan na kolejny rok? Bo już niedługo nowy rok 2010. Promotor przewidział coś, jeżeli chodzi o rozwój twojej osoby? Toczone są bardzo ciekawe rozmowy. Są brane pod uwagę po mojej teraz ewentualnej wygranej z Callumwayem takie nazwiska jak Vadim Tokariev, jak Rico Hoye, jak Aaron Williams czy Herrera. Także no, myślę, że jak teraz dobrze się zaprezentuję w tej walce, to kolejna walka będzie bardzo ciekawa. Czego życzyć ci przed galą w Łodzi? Pomyślności, szczęścia. Do tego ci życzę. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich kibiców serdecznie.